skażu paru sliw. 24 października w pomieszczeniach Pałacu Metropolitów Lwowskich odbyło się otwarcie wystawy poświęconej 615. rocznicy urodzin dla nieba błogosławionego Jakuba Strepy, arcybiskupa lwowskiego, patrona archidiecezji lwowskiej. Pomysłodawcą wystawy jest ksiądz Jacek Waligura, proboszcz kościoła błogosławionego Jakuba Strepy w Haliczu, we współpracy z Państwowym Centralnym Archiwum Historycznym Lwowa. Pani Bohdana Petryszak, kierownik Wydziału Aktów Dawnych, przedstawiła dokumenty dotyczące działalności błogosławionego Jakuba Strepy. Na wystawie zaprezentowano kserokopię wspomnianych dokumentów, a także kilka reliktów, które odnaleziono podczas ekshumacji zwłok błogosławionego Jakuba Strepy. Rękawiczki, w których został pochowany, i pastorał, symbol władzy biskupiej. Ksiądz Jacek Waligura zaprosił wszystkich do odwiedzania kościoła w Haliczu, gdzie znajduje się niewielkie muzeum poświęcone błogosławionemu Jakubowi. Z kolei arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, podziękował organizatorom za realizację idei wystawy i zachęcił wszystkich obecnych do modlitwy za wstawiennictwem błogosławionego patrona archidiecezji lwowskiej. W najbliższym czasie wystawa będzie podróżować po parafiach archidiecezji lwowskiej, dzięki czemu każdy będzie mógł obejrzeć eksponaty i zapoznać się z dokumentami archiwalnymi sięgającymi czasu błogosławionego Jakuba Strepy i relikwiami drugiego stopnia. А ця грамота уже за урядування Якуба 1396 року. Це підтвердження надання комітесі Анії млина у селі Збоїська костелу Пречистої Діви Марії у Львові.